Tymczasem mnożą się pytania wokół pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Kozielskim Porcie. Chemikalia zostały zlokalizowane przez służby już 3 lata temu. W całej sprawie zatrzymano niemal 70 osób. Przy okazji znaleziono ponad 30 podobnych wysypisk. Część na terenie województwa opolskiego. Wojciech Bulasz. Strażacy po dobie walki z toksycznym pożarem dogaszają zgliszcza. Niebawem zacznie się szacowanie strat, tych, które poniosło środowisko. Rozpoczęliśmy badania próbek wody, to co już było tutaj wspomniane z powodu tego miejsca, czyli zbiegu kanału Gliwickiego i rzeki Odry. Wczoraj pobieraliśmy próbki bezpośrednio przy tej lokalizacji. Kilkaset pojemników z chemikaliami pojawiło się w Kozielskim Porcie kilka lat temu. Było to składowisko, które odkryliśmy około 3 lat temu. Składowisko, które nielegalnie tutaj było prowadzone w jednej z wynajmowanych hal. Śledztwo w tej sprawie prowadziła katowicka prokuratura. Kozielskie wysypisko było jednym z wielu, na które natrafiono w trakcie śledztwa. W ramach śledztwa ogólnie dotychczas zarzuty usłyszało 68 osób, a postępowanie dotyczy 31 miejsc porzucania odpadów. W samym Kędzierzynie-Koźlu są jeszcze 2 takie miejsca. W Skarbimierzu jedno. Rok temu wybuchł tam pożar. Gmina, która jest w sporze z właścicielem terenu, zamierza w trybie pilnym wziąć go pod lupę. Żeby właśnie tutaj zadbać o bezpieczeństwo, robimy ten monitoring i chcemy, żeby ten monitoring prowadziła spółka ochroniarska, ale żeby wgląd też do tego monitoringu miała powiatowa straż pożarna. Samorządowcy obawiają się kolejnych podpaleń i dodają, że są bezradni, bo właściciele terenów, na których powstają wysypiska, skarżą decyzje administracyjne, a sprawy ciągną się w nieskończoność. W sprawie zabrali głos posłowie opozycji. Będę kierował w dniu dzisiejszym interpelację do prezesa Rady Ministrów, w której zapytam o to, jakie działania zostały podjęte po wydarzeniach z lipca w Zielonej Górze. Będziemy dążyli do tego, aby samorządy nie pozostawały same sobie z problemem nielegalnych wysypisk śmieci. Tego problemu nie można rozwiązać w ciągu jednego dnia jedną decyzją administracyjną. To zajmie nam lata. Problemu świadomy jest też wojewoda opolski. Ostatnio on niestety się wzmógł ze względu na to, że wiele tych substancji niebezpiecznych trafiało tutaj z zagranicy, trafiało z Niemiec. No w tej chwili postępowanie przed Komisją Europejską jednoznacznie dowiodło tego, że te odpady niebezpieczne, i to stwierdziła Komisja Europejska, trafiały tutaj na jedno na razie ze składowisk w Polsce. Najbardziej niepokojące w sprawie jest to, że pomimo zatrzymania we wrześniu domniemanego szefa grupy przestępczej Jacka B., kolejne wysypiska wciąż płoną. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski.